Lokalne Centrum Kompetencji zostało wyposażone w 6 stanowisk komputerowych. Oprócz tego mieszkańcy mają dostęp do drukarki, projektora, aparatu fotograficznego oraz drukarki 3D, która cieszy się największym zainteresowaniem. Płoniawy Bramura to położona w powiecie makowskim gmina rolnicza, którą zamieszkuje około 6 tysięcy mieszkańców. Gmina słynie przede wszystkim z produkcji bydła mlecznego. To tutaj odbywają się już od 17 lat regionalne wystawy zwierząt hodowlanych, na które zjeżdżają wystawcy z całego kraju. Jesteśmy w przykładowym gospodarstwie hodowli bydła mlecznego, których jest na terenie gminy bardzo dużo. Naprawdę krowy z tego terenu są czempionami na wystawach wojewódzkich, a nawet krajowych. W gminie znajduje się kilka gospodarstw agroturystycznych, gdzie zmęczeni hałasem urlopowicze mogą odpocząć z dala od zgiełku wielkich miast, pooddychać świeżym powietrzem i spędzić aktywnie czas. Mamy jeszcze dwie rzeki, Ożyc i Węgierkę, gdzie są bardzo piękne tereny zielone, gdzie jest naturalne środowisko. Oprócz niewątpliwych walorów przyrodniczych, gmina stawia też na nowoczesność. Władze gminy z dumą mogą się pochwalić licznymi inwestycjami, zrealizowanymi dzięki środkom krajowym i unijnym. Może zacznę od takich największych, gdzie to była sieć kanalizacyjna łącznie z oczyszczalnią ścieków. Zrobiliśmy remonty stacji uzdatniania wody, zrobiliśmy sieć wodociągową w miejscowości Zawady z przepompownią. Bezpieczeństwem mieszkańców czuwa aż 11 jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. W tym dwie jednostki w systemie KSRG, gdzie mamy samochody strażackie wysokiej klasy i zakupione niedawno i służą mieszkańcom całej gminy, jak również i ościennym gminom. Mieszkańców gminy cieszy, że 4 lata temu w dawnej strażnicy OSP powstał Gminny Ośrodek Kultury. Dyrektor ośrodka może pochwalić się licznymi sukcesami działającego tu dziecięcego zespołu wokalnego. Dzieci występują z programem artystycznym podczas imprez i uroczystości organizowanych przez Ośrodek Kultury, ale również przez inne placówki oświatowe działające na terenie gminy. W swoim dorobku mają już 3 płyty. W tej chwili rozpoczęliśmy nagrania 4. płyty. W urzędzie gminy znajduje się lokalne centrum kompetencji, powstałe dzięki projektowi Mazowszanie. Lokalne Centrum Kompetencji zostało wyposażone w 6 stanowisk komputerowych. Oprócz tego mieszkańcy mają dostęp do drukarki, projektora, aparatu fotograficznego oraz drukarki 3D, która cieszy się największym zainteresowaniem. To przedsięwzięcie ma na celu zapobieganie wykluczeniu cyfrowemu, a także stanowi rozwój społeczeństwa informacyjnego na Mazowszu.
mieszkańcy gminy Płoniawy Bramura to życzliwi, przyjaźni i zadowoleni z życia ludzie. Jestem rodowitą mieszkanką Płoniawy, gminy Płoniawy Bramura i jest to miejsce naprawdę świetne, rewelacyjne. Zresztą tak jak Państwo się na pewno przekonali, jest u nas wiele zielonych miejsc, wiele miejsc, gdzie można super odpocząć, gdzie się można bawić. Mam nadzieję, że większość naszych mieszkańców tak myśli. A co łączy Płoniawy z Nagrodą Nobla? Sama Maria Curie-Skłodowska.